Państwa na kolejnej sesji Rady Dzielnicy 12. Na podstawie załączonej listy obecności stwierdzam, że posiadamy kworum, a więc posiedzenie jest prawomocne i otwieram 36. sesję Rady Dzielnicy 12 następującym porządkiem obrad. Chciałem przywitać gości również Fundacja Tańczyka, nie przepraszam, Fundacja Batorego zwróciła się do nas o rozdanie ankiety. Ja ją rozdam, kto będzie chciał, ona jest dobrowolna, można wypełnić i zwrócić, poproszę o rozdanie tej ankiety. I tak, otwieram sesję 35 z następującym porządkiem obrad. Przyjęcie protokołu z 35 sesji. Uchwał mamy od A. N. Może po skrócie przedstawię. Uzupełnienie listy rankingowej projekt grupy radnych. B. Upoważnienie zarządów. P. Delegowania radnych. D. W sprawie odwodnienia skrzyżowania. E. W sprawie korekty uchwały. F. W sprawie opinii wstępnego katalogu inwestycji miejskich. G. W sprawie realizacji zadania powierzonego. H. W sprawie podziału środków projekt Komisji Zdrowia. I. W sprawie wstępnej listy rankingowej projekt Komisji Zdrowia. J. Projekt Komisji Edukacji w sprawie nadania imienia Rejmunda Boronia. K. W sprawie prawidłowego oznakowania w środkach komunikacji miejskich projekt Komisji Bezpieczeństwa. L. W sprawie anulowania uchwały dzielnice się liczą. E. W sprawie podziału środków projekt zarządu. M. W sprawie otwartego konkursu OPEX projekt zarządu. N. W sprawie ustalenia warunków zawodowych projekt Komisji Architektów. Ktoś z Państwa lub grupa radnych ma uwagę do porządku obrad. Proszę bardzo, pan asystent. Ja w imieniu Komisji Środowiska chciałbym skierować projekt dotyczący badań akustycznych w rejonie osiedla Bieżanów Kolonia. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę towarzyszego, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że rada. Nie. Przepraszam, jedna osoba. Ale stwierdzam, że rada wprowadziła do porządku obrad ten projekt uchwały. Kto z Państwa ma jeszcze uwagi? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o wprowadzenie projektu Komisji Zdrowia w sprawie opinii dotyczącej zawarcia ponownego umowy najmu lokalu socjalnego. Dziękuję. Komisji Zdrowia. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bo to się poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Stwierdzam, że rada wprowadziła do porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi? Proszę bardzo. Zarządu chciałbym wprowadzić pod obrady projekt zarządu dotyczący poprawy nawierzchni inwestycyjnej niskiej krajowej. Dotyczący. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bo wyższego poddaję do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi do porządku obrad? Tak, Panie Przewodniczący, mam uwagi w imieniu zarządu. Chciałem przedstawić projekt zarządu w zasadzie punkt do dyskusji w sprawie wypełnienia działań 311 przez 9, 311 przez 10, 311 przez 11. W każdym razie obręb 50 po górze położony w ulicy na górze. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję się głosowanie. Kto jest za wprowadzeniem tego do porządku obrad? Stwierdzam, że rada wprowadziła jednogłośnie. Czy ktoś ma jeszcze uwagi do porządku obrad? Również w imieniu zarządu chciałem przedstawić pod obrady rady projekt zarządu dotyczący rozszerzenia zakresu rzeczowego wydania priorytetowego pod nazwą Dom Kultury po Burzu Kurciaczów, koncerty muzyczne. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bo pierwszego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Czy mam jeszcze uwagi do porządku obrad? Tak, oczywiście. W imieniu zarządu pragnę przedstawić kolejny projekt uchwały dotyczący tym razem przeznaczenia środków ze rzędy celowej w zakresie budowy i przebudowy ulicy.
gminnych wraz z oświetleniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa ulicy Lipowskiego. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie wiem, do czego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Tym razem w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego pod nazwą Modernizacja tarasów przy szkole nr 180 w Krakowie. Kto z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego?